Grzegorz Miecugow, Szkiełko i wokół. Książka, którą wczoraj zaczęłam czytać, nie mogłam się oderwać, ale musiałam się oderwać, żeby dzisiaj wstać wczesną porą. Panie Grzegorzu, czy było tak, że po wydrukowaniu nie pomyślał pan, że powiedział w tej książce za dużo i chętnie by coś ocenzurował? Bo czasami tak jest, że mówimy, a potem patrzymy, o Boże. Nie, ja uważam, że szczerość jest pewną wartością samą w sobie i mój niepokój związany z tą książką, która jest wywiadem ze mną, wywiadem rzeką, jest ciągle ten sam, który był przy propozycji zrobienia tego. To znaczy, że ja nie mam jeszcze 57 lat, ja dopiero za 2 miesiące skończę 57 lat, a to jest takie wywiady rzeki się robi jakby jakąś na koniec czegoś. No właśnie, jakaś klamra, takie troszkę, prawda? Podsumowanie. I to był mój niepokój. Poza tym nie uważam siebie za osobę aż tak interesującą, żeby ze mną robić wywiad rzekę. Wiola Ozinkowski przekonała mnie tym, że ja w kluczowych momentach dla najnowszej historii Polski byłem w kluczowych miejscach medialnych. I to prawda, to rzeczywiście tak się złożyło. I dlatego się na to zgodziłem. Natomiast nic bym tam nie zmieniał. Mhm. Czyli zostałoby wszystko. O nałogach, o chorobie, o inicjacji seksualnej, o posikanej kanapie. Wszystko by zostało. To są takie rzeczy, które no były. To ja powiem od razu słuchaczom, że czyta się to troszkę jak Mikołajka, bo przygody są podobne. I podpalanie mieszkania jest, i kradzieże fasolek z warzywniaka, i nękanie nauczycieli. Koleżanka z mojej pracy z redakcji powiedziała, przeczytała 2 rozdziały jeszcze w maszynopisie, powiedziała, czyta się jak dzieci z bólem. Ja nie wiem. Czy to są komplementy? Tak. Już nie pamiętam dzieci z bólem. A ja pamiętam. Panie Grzegorzu, ja przepraszam, że się ośmielam i nie wiem, czy jestem pierwszą osobą, która zada to pytanie. Dlaczego pan jest taki smutny? Ja jestem smutny? Mhm, tak, no, dzisiaj akurat jest dobrze, ale to nasza zasługa. Nie jestem smutny. Jestem pogodnym człowiekiem, który ma dużo trosk na głowie ostatnio zwłaszcza. A taką główną troską, która mnie dopada i która powoduje, że jestem w jakimś takim stanie... Melancholii? Nie, może nie, ale takiego troszkę... Nie powiem przerażenia, bo to za dużo, ale taki właśnie zmartwienia. To jest to, że jak tak się cofnąć i stanąć 2 kroki wstecz, to popatrzeć na to wszystko, co się dzieje dookoła, zwłaszcza w Europie, to nie jest wesoło. To znaczy mam takie poczucie jakiegoś schyłku, jakiegoś zmierzchu. Ups. To może w ramach akcji ogólnopolskiej Więcej radości dla Grzegorza Miecugowa zapraszamy was. Mamy dla was książkę pana Grzegorza. Z autografem. Oczywiście, Szkiełko i wokół. Dzwońcie i spróbujcie rozbawić pana Grzegorza, po prostu. Witam, dzień dobry. No to poprosimy o rozśmieszenie, o wywołanie uśmiechu, może tak. Wywołanie uśmiechu na twarzy pana Grzegorza. Ja obserwuję twarz, uwaga. Moim zdaniem na pewno pan Grzegorz ucieszy się, kiedy Cracovia wreszcie zagra w Lidze Mistrzów. Oj, jest uśmiech, jest, brawo! Uśmiech. Cracovia jest w tej chwili w pierwszej lidze, tak gra w kratkę, ale w pucharze jak wygra ze Flotą, bo ma taki rozkład jazdy, to ja uznaję, że to będzie dobrze. No to się pan dobrze, i będzie się pan śmiał. Będę, tak. No i teraz się pan uśmiecha. Chociaż do Ligi Mistrzów daleko.